Od kilku tygodni, jak donoszą z przecieków różnych media czy agencje specjalizujące się w informacjach o służbach wywiadowczych, wywiad Izraela, czyli Mossad, konsultuje, sonduje możliwość zajęcia przez izraelskie wojska zachodniego brzegu. No, to jest skala napięcia, jaką wywoła takie zachowanie, no, chyba w najwyższych rejestrach. No ponieważ, jak wszyscy wiemy, Bliski Wschód i otoczenie, sąsiedztwo Izraela to są rejony niezwykle zapalne. No nic dziwnego, że po to, żeby zająć te obszary, bo mówi się o 80% zachodniego brzegu, który ma być znowu przyjęty w granice Izraela, że to się musi odbyć bez zdecydowanego sprzeciwu sąsiadów. No i oczywiście w tej sytuacji najważniejszym rozmówcą Izraela jest Egipt, jest Kair. Trzeba pamiętać, że prezydent Egiptu to jest były szef wywiadu wojskowego, pan Sisi, który doskonale rozumie tę sytuację, chyba popiera Izrael w tym. Oczywiście nie, publicznie tego nie powie, bo będzie miał duże kłopoty w świecie arabskim, ale jako szef wywiadu bardzo wiele rzeczy konsultował z wywiadem izraelskim i ma z tym wywiadem izraelskim bardzo dobre relacje. No więc, no, oficerowie wywiadu, myślę, że najwyższej rangi, jeżdżą do Kairu, żeby go przekonać, żeby no, nie sprzeciwiał się przynajmniej operacji wojsk izraelskich zajmujących zachodni brzeg. No, wiadomo, jakie kraje się temu sprzeciwią. Na pewno wszystkim Liban, a w szczególności rezydujące na południu Libanu Hezbollah, który zresztą też zajmuje kawałek Syrii, bo od czasu wojny domowej Hezbollah jest tam obecny. Bardzo niejasna jest sytuacja Jordanii, która z jednej strony jest prozachodnia, ale z drugiej strony no, też musi być lojalna wobec państw arabskich. Swoją drogą ciekawe, dlatego że w gruncie rzeczy, jeżeli Mossad przyjmuje taką rolę, żeby się zastanawiać nad tym, jakie będą skutki wkroczenia żołnierzy izraelskich do Israeli Defense Force, bo tak się nazywa armia Izraela, do zachodniego brzegu, to on nie wydaje się najwłaściwszą służbą, ponieważ taką służbą, która się zajmuje bezpieczeństwem zarówno wewnętrznym, jest służbą bezpieczeństwa, jest kluczową służbą antyterrorystyczną, nie jest Mossad, nie jest wywiad, tylko Shin Bet, czyli kontrwywiad. To właśnie kontrwywiad najczęściej wykonuje takie operacje w najbliższym rejonie sąsiedztwa Izraela. To właśnie oficerowie Shin Betu typują obiekty, z których są odpalane rakiety ze Strefy Gazy czy z zachodniego brzegu, a potem są one niszczone przy pomocy zwrotnego uderzenia. To oficerowie Shin Betu najczęściej wykonują wyroki śmierci na najbardziej groźnych terrorystów działających w organizacjach palestyńskich, w Hamasie czy w Brygadzie Męczenników Al-Aqsa, czy w islamskim dżihadzie. Oczywiście oni prowadzą też agenturę w tych organizacjach palestyńskich, które są podejrzewane o zamachy terrorystyczne. Więc cała ta dwuznaczność jest dodatkowo interesująca, więc można powiedzieć, że chyba w tym wypadku Mossad bardziej się zajmuje tajną dyplomacją, niż rzeczywiście wykradaniem tajemnic z państw sąsiednich, które mogły oszacować skalę ryzyka. No, nie sposób przecenić ryzyka, z jakim się łączy wkroczenie wojsk izraelskich do stref autonomii palestyńskiej. Wiadomo, że na pewno nie da się obłaskawić Iranu, na pewno się nie da obłaskawić Hamasu, na pewno się nie da obłaskawić Hezbollahu. Trzeba wiedzieć, że Hamas, który kiedyś był związany z Egiptem czy Arabią Saudyjską, w tej chwili jest zdecydowanie proirański, stał się szyicki, jest wspierany przez Hezbollah, jest wspierany przez wywiad irański. W związku z czym no, bardzo ryzykowne zachowanie, skądinąd popierane przez prezydenta Trumpa, który no, w tej polityce bliskowschodniej porusza się jak słoń w sklepie z porcelaną, ale nie tak, że nie stłucze, tylko tłucze wszystko, co może, że to się może bardzo, bardzo źle skończyć. Co najmniej wojną domową na skalę drugiej intifady, powrócą do izraelskich miast, do centrów Jerozolimy, do Tel Awiwu mężczyźni z pasami szahida, nożownicy, ludzie, którzy z różnego rodzaju broni będą z bliskiej odległości strzelać do przechodniów albo wysadzać się w autobusach. Prawdę mówiąc,
Na zakończenie programu chciałem sobie zażartować i udawać, że się wysadzam przy pomocy pasu Szahida. Pomyślałem jednak, że stosunki izraelsko-palestyńskie są tak skomplikowane, tak ponure i tak się mało nadają do żartów, że jednak zrezygnowałem. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.